Heja, pogrowionko! Ja jestem Andrusek i witam serdecznie w Resident Evil 4 nie remake. Gdzie? Pójdziemy w te kopalniane miejsce teraz. Gdzie czeka na nas sporo ludzi. O, jestem! Wysadźcie się sami! Dobra. Dobra, chyba się wysadził ten pan. Lord Sadler, o kurde, ale ja... No bierz to! Że to tylko kasa. Ten dynamit coś tam im spada. Chłopaki... O, ale mogę... Shake it off! Tak. Kurde, no właśnie. Mam przecież ten, strzelbę. Okej, okay, pięknie. Badałem jakoś radę z nożem. Ale jeszcze muzyczka trwa. A, tam są jeszcze. Tam idą, o chłopaki. Pędzą na zbity pysk. Mam granaty w sumie. Szkoda, że nie widzę, gdzie to w ogóle uderzy. To jest to, nie? O Boże! Co to ma być? Ja pierdziele, to jest... To jest krap, niestety. Jak będzie trzeba, to zjemy. Do pyska by mi wszedł. No kurde. Okej, to nie było super. Radzimy sobie podobnie jak w remake'u. Kurde. A ja mam jeszcze 7 naboi do shotguna, kurde. To zmienia postać rzeczy. A, jestem! Dobra. Tym razem... No. Może na schodach ich będę nawalał? Ty nie te... Nie gadaj mi tutaj... No ja pierdzielę! I już prawie zginąłem! O, to było piękne! Dobra, ale musimy zjeść. O, pięknie, spray mi dali, to świetnie.
Kurde! Całe szczęście w ostatniej chwili. Bierz shotguna. Tu są hordy tylko. Kurde, ale jednak remake ma to lepsze, jeśli chodzi o gameplay, nie? Bez dwóch zdań. Jakbym miał powiedzieć, czy grać w to, to ze względu gameplayu, to bym powiedział, że już chcę odpuść. Ale jeśli chcesz fabułę i inne rzeczy poznać, to graj w obie. Nie to! Coelho! Paulo Coelho! Spoko, jasne, już idę, zaraz. Skubaniec. Tak jest, tak ma być. No niech tu spokojnie przychodzą, to bo takich rozwalimy. Tak to mi się... Remake zrobił lepiej to pod względem osaczenia. No tam jeszcze dwóch widzę, ale nie wiem, czy to wszyscy. Załatwmy ich na dystans. Yeah. O, nie zginął. No, celowanie na konsolach ze snajperki jest słabe. Ale przynajmniej strzelba trafia ich tak daleko. O, jeszcze widzę jednego. Tutaj trudniej im się schować, bo grafika jest gorsza. Dobra, padł. Ale zaraz pewnie więcej wyskoczy, tylko nie chcą wyskakiwać teraz jeszcze. Ładuj, ładuj, Leon. Nie no... O tak? Aha! Agar, gar, gar! Agar, gar, gar! Nie, nie, nie. Dobre. No. W każdej chwili zresztą tak może być, że z głowy coś wyskoczy. I trzeba będzie uważać. Kurde. Tak ma być. Gdzie jesteś?
Zaraz. O, tutaj pan jest. Ups. I did it again. Chodź tu, nie będę ryzykował. No, panie Hiszpanie, niestety, ale... Okej, mamy flasza. W piątkę to odradzam grać. Mam nadzieję, że remake zrobią tej gry. Bo jak pamiętam, grałem w piątkę, to... Aż nie chciałem. Mimo, że grałem ze znajomym akurat, to tylko tyle, że we dwóch można było grać. Polanie. Dobra, ta muzyka mi się nie podoba. Znaczy... Już wolałbym, żeby się skończyła. To tak jakbym był na jakiejś, nie wiem, złej imprezie techno i ciągle to samo grają. Okej, okay, mamy tutaj... W tej części musimy zebrać dwa kawałki, okej. Okay. Jeśli chodzi o remake, to plus. To teraz musimy znaleźć drugą część. Nie pokazuje nam tego. Boję się biegać tutaj, bo czasami może ktoś być zaraz za rogiem. O, i tu trzeba włożyć te dwie połówki. O, ja cię kręcę! To pan Nemo! Tutaj przynajmniej nie zatrzymają mnie przez animację. No chodźcie, panowie. Kurde, no! Muszę zjeść jakąś roślinkę. No chodź już, właź tutaj. Jeszcze będą iść? No mówię, dopóki muzyczka trwa, to znaczy, że jeszcze ktoś się kręci. No dobra, idziemy dalej. Ale już mogłoby się nie włączać to menu, gdzie pokazuje... O, udało się. Haha, dobre. Z noża. No właśnie, co ja robię? Przecież mogłem tak robić, z nożem. Ale człowiek nie wiedział akurat. No jeszcze czterech śmiałków. Jeszcze dwóch przeżyło. Chodźcie. Trochę mi to przedłużają, ale przynajmniej... W sumie... Zginąłem na razie tylko raz.
Więc lepiej niż remake, można powiedzieć. Postaw drabinę na wszelki wypadek, ale... Musimy iść dalej. Zero amunicji do... No tylko to, że mam to, ale... Czemu ja nie mogę zdjąć tej snajperki? Zresztą pamiętam, pierwszy raz snajperka pojawiła się w Rezydentach w Code Veronica i to było fajne wtedy. Kilka naboi było i ja pamiętam, że gdzie trzeba niby ją było użyć w jednej walce, to ja oszczędzałem i zostawiłem, żeby było dalej w grze. No i mamy drugą połówkę. No tu trochę inaczej, tam zrobili rozgałęzienia, a tutaj z kolei już mamy od razu w tym samym miejscu, gdzie walczyliśmy. Landę zejdziemy chyba, co? Argaragaro! Un forastero! O, a tutaj coś jest? Nie, oczywiście, tylko można stąd strzelać. Dobra, otwórzmy te drzwi. Kombinę. I już jest, skombinowane. Uzę. To będzie znowu pan z piłą w tej wersji? Kurde. Może ja się wrócę do kupca? Ja się wrócę do kupca i będę kontynuował od tego momentu. No to teraz zobaczymy, co będzie tutaj. Jest maska, o! Jest ta sama maska, która jest w remake'u. Albo bardzo podobna. Nic tu nie ma chyba. Jesteśmy blisko save'a w domku chyba, tam gdzie byłem. Okej, czas na shotgun. Bawię się z nimi na dystans. Chyba są dalej. W sumie to z tego najlepiej.
Nie ma tu nic, dobra, idziemy dalej. Nic tu nie ma. Gdzie mam przez okno teraz skoczyć? A, tam są dziadkowie, czekają. A, poczekam za oknem, panowie. Jak macie ochotę, to chodźcie tutaj. Trochę to jest bliski dystans, żeby strzelać ze snajperki. Ale dobra. Kurde. Muszę go załatwić gdzieś przez okno albo coś, może, bo to nie jest fajne. Ten skarb tam jest, dobra. Nie widzę was. Chyba się skaleczył. O! I popatrz, jeszcze pułapki. Nie fajnie. O, mogę się schować. O. Ale widać. Nie pomyśleli wtedy jeszcze. Okej. Może to było zbyt trudne. Ja! Zjedz coś, Leon. A mój avatar! Kurde, no i... Nie dość, że muszę patrzeć jeszcze na tych Johnych. Dobra. Dają mi dużo strzelby, ale to jest mi akurat niepotrzebne. I znowu. Ale ta, tutaj ta więcej energii zabiera, skubaństwo. Im starsza gra, tym bardziej były źle traktujące graczy, mówię wam. Kiedyś to nie było kontynuacji, trzeba było całą grę od nowa przejść. I dlatego gry nie były na początku takie mainstream. Że gdyby gry nie były bardziej przystępne, to nie mielibyśmy na przykład gier, w które niewidomi mogliby grać. Czekaj, a ja muszę się wrócić po ten skarb. No, my się wrócimy jeszcze po ten skarb.
Okej, to jest mały pokoik. Gdzieś tutaj. Może tak. Właśnie. To mam maskę elegancką i teraz jestem ciekaw. Czy możemy tu włożyć? Nie. To muszę mieć jakieś, nie wiem, szafiry, okej. No ale skarb jest. Jeszcze jeden skarb dalej z przodu. Agar, agaro! Już nie mnie wkurzaj. O! To chyba był ostatni. Haha, dobra. Tu można na dół zejść, ale czy ja chcę? Ja chyba wolę na powierzchnię wejść. Ale jest amunicja, są rybki. O, która mi dała... Mogę użyć? Można zjeść, dobra. No ciekawe. Granat w wodzie, dobra, ale jest i peseta. A, dobra, no tego się nie spodziewałem. Nawet nie pamiętam tego. Dobra, jeden załatwiony. I tu mamy skarb obok. Niestety nie mam... Chyba, że mogę z noża. Nie, nie mogę. No, nie gadaj, że muszę się jakoś cofnąć, może. O, o. No. To jest... Dobra. Tak, brudny zegarek, bo akurat wpadł do szlamu. W sumie można takie wideo zrobić porównawcze, w którym... O cholera, tu są wszędzie pułapki! Jak ja przejdę? Okej, udało się. Okej. Teraz tylko do domku, no wygląda trochę bardziej ubogo. O nie, nie gadaj, że muszę jakoś przekręcić, ale jak ja to mam zrobić? A, okej. Chyba tak, co? A, okej, taka zagadka. Lord Sadler? Jest ktoś w domu? Mamy jakiś klucz. A ten klucz to chyba będziemy mogli użyć na początku w tej wiosce. Świetnie. Tam, gdzie kościół był, gdzie się poszli modlić. Za nami musi być safe.
Gdzie jest safe? Na zewnątrz? Czekaj, czekaj. Nie, tutaj nie chyba, co? Nie, w budynku, okej. Notatka szefa. Tak jak poinstruowany przez Lorda Sadlera, mam agenta w więzieniu żywego. Czemu trzymamy go żywego? Nie rozumiem Lorda intencji. Chciałbym jednak trzymać ich osobno, a nie razem, jak rozkazano. Nie sądzę, żeby Louis ufał nieznajomemu, ale szansa, że gdyby współpracowali, sytuacja mogłaby się zrobić bardziej skomplikowana. I z pewnego powodu nieznana trzecia partia jest zamieszana. Nie sądzę, żeby pozwolili takiej szansie się prześliznąć, ale może jednak Lord Sadler robi to specjalnie, żeby trzecia partia się wynurzyła, jeśli w ogóle istnieje. To jest mało prawdopodobna możliwość, ale jeśli grasujący jest pomiędzy nami, nasze plany mogłyby być zrujnowane. Sądzę, że Lord myśli, że jest to warte zaryzykowania, jeśli możemy zatrzymać jakąkolwiek konspirację w trakcie. Ale nieważne, co to jest zdanie Lorda. Zaufamy jego osądom, jak zawsze. La cucaracha. Ups! Tą samą krew masz, tak, to dokładnie. A, i tak się kończy rozdział. Leon, dostałem nowe info, które może ci pomóc. Powiedz mi. Okazuje się, że jest jakaś religijna grupa. Nazywają się Los Illuminados. To jest pełne. Tak czy siak, spotkałem jakimś wielkim serem z tej wioski. Ale wszystko w porządku, tak? Tak. Mógł mnie zabić, ale pozwolił mi żyć. Powiedział, że mam tą samą krew jak oni. Cokolwiek to znaczy. Nosić tę samą krew. Interesujące. Tak czy siak. Są ważniejsze rzeczy. Masz rację. Pośpiesz się i znaleźć ten kościół, Leon. Dobra, gdzie jest ten safe? A, jest tutaj. Dobra. Tutaj muszę coś sprawdzić, ale to będzie w następnym odcinku, bo ja tam chyba mogłem pójść na górę i ten gościu by wyskoczył jeszcze raz. Zapiszę stan gry i na razie zostawimy to do następnego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie, tutaj był Andrusek i do pogrania. I zapraszam na kolejny odcinek Resident Evil 4, nie remake, a i także remake.